Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Nie wiem jak wy, ale ja już przygotowuję się do zimy. Oczywiście pod względem zapachowym. Ostrzę sobie już pazurki na niektóre perfumy, na takie, których nie używałam dawno, albo na takie, które mi przeszkadzały. No ale to z różnych powodów ostatnio mi wonie przeszkadzały, ale o tym po osobnym filmie. Słuchajcie, Habanita Molinarda. Dostałam te perfumy na urodziny w grudniu, chyba ze 2 lata temu. I przyznaję, że używałam ich rzadko. I tak sobie myślę, że może nadchodząca zima będzie zbliżająca się do nas już wielkimi krokami, będzie świetnym czasem do tego, żeby się tak naprawdę dobrze tym perfumom przyjrzeć, bo to jest produkt z 1921 roku. Chociaż ten konkretnie jest przetworzony tak no, na te współczesne warunki chemiczne, dostępność pewnych składników. To się nazywa przeformułowany w latach 80., ale wciąż funkcjonuje jako kategoria orientalna i tutaj dominujące są jest takich kilka nut. Żywica, słodkie nuty ambry i sandałowca i wetiver, moim zdaniem. Wetiver, który daje wilgotny, bagienny klimat z tymi słodkimi, daje tych efekt tych perfum bardzo, bardzo ciekawych. W tym samym roku powstały też perfumy marki Kiehl's, też je pokazywałam w innym filmie. Brzmią podobnie, ale w tych jest więcej właśnie czegoś takiego, takiej wewnętrznej sprzeczności, co sprawia, że też są bardzo, bardzo ciekawymi perfumami. I w ogóle chyba lata 20. były świetne dla perfum tychże orientalnych i takim słynnym produktem z lat 20., no w tej chwili najsłynniejszym jest Shalimar. On powraca, właściwie przeżywa kolejną młodość, ale no trzeba przyznać, że marka Guerlain pod skrzydłami tego wielkiego koncernu w tej chwili przeżywa taki promocyjny, gigantyczny comeback i Shalimar jest królem tegoż powrotu, tych najważniejszych perfum marki. To jest prezent od widza, flakon z pewną ilością perfum, co mnie bardzo cieszy, bo ja do testowania potrzebuję właśnie tyle, natomiast sama próbka, jeśli chodzi o testowanie, jest takim powiedzmy pierwszym etapem. Jeszcze niewiele można o perfumach powiedzieć, chociaż oczywiście zawsze jest jakimś sygnałem do tego, żeby chociażby zdiagnozować, czy perfumy nam odpowiadają, czy nie. Natomiast no, takie prawdziwe, porządne testowanie perfum polega na tym, że je nosimy i w sposób taki naturalny roztaczamy ten obłoczek za sobą, gdzieś tam na ubraniach te perfumy zostają i no, powoli, powoli, dzień po dniu testujemy. Bo takie porządne testowanie wymaga wielu dni, więc ta ilość, popatrzcie ile tego jest dla mnie w zupełności wystarczającą do testowania. Mam gdzieś bardzo stare miniaturki, gdzieś z lat 80., no nie, może przesadzam, koniec lat 90. i muszę powiedzieć, że pachną tak samo, więc nie narzekam na te zmiany związane z reformulacją. Może jeśli chodzi o trwałość, można by wskazać różnice, ale tego nie mogę powiedzieć na pewno, ponieważ no, miałam za mało materiału badawczego. Jeszcze kilka słów o tych perfumach. Wanilia, kadzidło, skóra, cytrusy wskazałabym jako takie najważniejsze nuty występujące w tych perfumach, chociaż Guerlain słynie z tych swoich ulubionych składników, takich jak buktonka, jak irys, no i jeszcze kilka takich nut typowych tylko dla niego, to też skóra zapewne odgrywa ogromną rolę. Ale dla mnie rzeczywiście to kadzidło. Kadzidło plus nuty słodkie dają ten taki ładny zgrzyt, który cechuje dobre perfumy. Takim kolejnym zgrzytem, który dobre perfumy cechuje, to jest połączenie nut zielonych z orientalnymi, czyli galbanum i nawet takie właśnie nuty słodkawe. To jest Mast Cartiera, to jest nowoczesna wersja flakonu, taka ze zdejmowanym korkiem i tu już z kolei nam się kłaniają lata 80. Lata 80. też były bardzo dobre dla perfum orientalnych, podobnie jak lata 20. Bo będziemy mieli Masta, będziemy mieli jeszcze jeden produkt, który Wam zaraz pokażę. No i oczywiście Obsession Calvina Kleina. Bardzo zresztą korespondujący, może tak. Mast de Cartier, rok 1981, kreator Jean-Jacques Dinet i wskazuje właśnie słodką ambrę połączoną z zielono-żywicznym galbanum, wanilia, drzewo różane, sandał. To moim zdaniem nuty, które narzucają charakter tym perfumom, chociaż oczywiście jest tu bogactwo przeróżnych nut, nuty animalne, nuty kwiatowe. Cuda perfumowe, wszystkie tu znajdziecie. Produktem, który odkryłam stosunkowo niedawno jako znakomity na zimę jest ten oto. To moje ulubione, taki mój ulubiony killerek, tak mówię o tych perfumach, My Barbery Black.
Marka Barbery zrobiła coś w rodzaju perfumowego restartu, zatrudniła wielkich perfumiarzy, no konkretnie Francisa Kurkdjiana, i linią My Barbery chcą jakby zacząć na nowo. No i z powodzeniem, bo o ile perfumy My Barbery są wspaniałe i są doskonałe na dzień, natomiast to jest coś cudnego na taką albo porę wieczorową, albo na zimę. No, tęskniłam już za zimą ze względu na te perfumy. Co my tu znajdziemy z takich ciekawych nut? Na pewno są tu nuty różane i na pewno są tu nuty drzewne. Perfumy sprzed 2 lat. Piękna rzecz. Na pewno bardzo ważnymi perfumami właśnie jeszcze z lat 80. 1985 Poison Diora albo Poison z angielskiego. Cały no, smaczek w tej nazwie tkwi właśnie w tym, że można ją na sposób angielski i francuski wymawiać. 85 rok, jak wspomniałam, Edward Fleischer, kreator zapachu, czyli nos. Ludzie, którzy wskazują, która nuta najbardziej się wybija, podkreślają, że jest to śliwka, tuberoza, kadzidło, miód, kolendr. Ale to też są te perfumy w starym stylu i tu też jest po prostu bogactwo nut wszelakich, a efekt orientalno-kwiatowy. Będę się zimą nimi delektować, ale kiedy już mi się bardzo, bardzo znudzą orienty, wtedy myślę, że taki już mam plan, że będę tą zimę odczarowywać fiołkami. Bo tak naprawdę fiołki wcale nie pachną dobrze latem, chociaż to typ taki kwiat, no powiedzmy, sugerujący, że już jest nowe ciepłe dni nadchodzą. One rzeczywiście jeszcze tą chłodną wiosną pachną dobrze, ale już tą, w czasie tych ciepłych dni nie bardzo. I ogólnie fiołki źle, perfumy fiołkowe źle testować, właśnie tak jak ja to zrobiłam przed chwilą. Najlepiej nanieść je gdzieś na ubrania i tak po prostu, żeby te molekuły fiołkowe gdzieś fruwały za nami, wtedy jest najlepszy efekt. Próbowałam właśnie tak nanosić na skórę i testować, wsadziwszy nos w te molekuły fiołkowe, i to zawsze było ze złym efektem. Natomiast na wełnie, na golfach, no po prostu wyśmienicie pachniało, więc czekam na to. Jak się nie sprawdzą, to dam Wam znać oczywiście w kolejnych filmach. No, mówiłam o tonce, albo nie mówiłam, to może wspomnę. Bób tonka to taki częsty składnik perfum Guerlaina. I tutaj mamy po prostu bób tonka marki Oriflame, tonka Bean. To jest takie moje odkrycie minionego roku. No po prostu przepadam za tymi perfumami. Nie wiem, jak ten akord został stworzony. A może i wiem, podlinkuję film, bo jest tam trochę historyjek z tym związanych. Taka była próba, sposób specyficzny traktowania tej naturalnej substancji dla uzyskania takiego, a nie innego efektu, więc podlinkuję film, gdzie mówiłam o tych perfumach. No i taka nowość jeszcze z tego roku, która ukazała się wiosną, ale moim zdaniem świetnie się sprawdzi zimą. Modern Princess Lanvin Eau Sensuelle. Myślę, że to będzie bardzo dobra propozycja na zimę właśnie, ale zobaczę, sprawdzę. Tutaj mamy takie nuty jak sandałowiec, on zawsze świetnie zimą dobrze pachnie, ale tak, żeby się upewnić, to jeszcze sprawdzę. Sandałowiec, piwonia, brzoskwinia i piżmo. Czyli takie naprawdę bogate nuty, no albo właśnie na bardzo zimną wiosnę, końcówkę zimy, ale moim zdaniem po prostu na zimę. To tyle. Nie wiem, jakie Wy macie plany perfumowe na zimę, czy macie jakieś swoje ulubione, przetestowane perfumy, na które czekacie cały rok, czy może chcecie sobie kupić jakiś zimowiec, otulacz, ocieplacz, bo perfumerie, sprzedawcy perfum, to kuszą nas tymi perfumami, jest ich bardzo dużo, tych nut, powiedzmy w typie Black Opium od Yves Saint Laurenta, czy La Vie Belle, które właśnie doskonale pachną zimą. Ale może coś innego wypatrzyliście, więc jestem ciekawa Waszych typów na zimę, jak się przygotowujecie perfumowo do zimy. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa, pa. No i jeszcze muszę Wam pokazać jeden mój ulubiony, bardzo, bardzo sprawdzony zimą produkt. Od Was dostałam informację o tym, że jest w dobrej cenie na jednej z perfumerii internetowych. Jeszcze do tego w świetnym takim puzdereczku ozdobnym. Mobusin, tu chyba widać już nazwę, Mobusin. To jest francuski dom jubilerski i te wszystkie perfumy od jubilerów naprawdę można śmiało rekomendować. Tak wygląda flakonik. To jest 20, więc on jest taki
No trochę niepozorny. Tu ma ten mechanizm obrotowy. Lata, rok 2000. I tu mamy takie echa czegoś rodem z Angela, czyli ze sprawą tej paczuli, ale już więcej słodyczy, takiej bardzo, bardzo realnej, nie abstrakcyjnej, bo jest to nuta śliwki. No świetne perfumy, uwielbiam je. Cieszę się, że nie stały się jakimś takim wszechobecnym hitem, jak właśnie te wszystkie mega hity ostatnich lat, jak Black Opium wspomniane, czy Laviebel. Perfumy z roku 2000, wykreowała je Christine Nagel. I te nuty, o których mówię, które moim zdaniem decydują o charakterze tej kompozycji, to jest śliwka, nuty żywiczne, wanilia, paczula, sandał oraz mirabelka, plus oczywiście jeszcze kwiaty. Także jak traficie na te perfumy w dobrej cenie i lubicie ciepłe otulacze, polecam, naprawdę szczerze polecam. No, nie wiem, czy jeszcze ta wersja jest gdzieś do nabycia, ale jakby się udało, no to dodatkowy bonus. Bo ten motyw fioletu jest tam gdzieś motywem przewodnim, to opakowanie myślę, że jest ze skóry, więc to już takie naprawdę ekskluzyw, no jak to firmy jubilerskie po prostu. To już naprawdę koniec moich opowieści o perfumach zimowych. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.